Jezu Chryste, najpierw nie chcę Cię o nic prosić, tylko chcę wyrazić moją radość z tego powodu, że jesteś pomiędzy nami, że jesteś ze mną. Mówię w swoim imieniu i nas wszystkich. Drży mi serce. Jestem szczęśliwy. Bo jesteś tu. Miłość. Miłość Boga. Miłość wcielona. Miłość dająca się nawet jako pokarm. Miłość, którą można zobaczyć, maleńką jak kawałek chleba. Tak się cieszę, że tu jesteś. Aż mi zatyka głos, kiedy jesteś przy mnie. Nie mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwy, tylko że jestem szczęśliwy, kiedy jesteś blisko mnie w Najświętszym Sakramencie. To nie jest uczucie, które przychodzi i odchodzi. To jest bycie, które nigdy nie minie. Ta chwila nigdy nie minie. Dlatego tak bardzo lubię Cię adorować. Najbardziej wtedy, kiedy nikt mnie nie widzi. Oprócz Ciebie. Błogosławię Cię. Nie udaję, bo tak wypada powiedzieć. O, dobrze mi z Tobą, wielbię Cię. Lubię te chwile ciszy, które są tak wymowne, tak przemawiają, jakbym Ci pozwalał dochodzić do głosu. Nie każdy z nas może być szczęśliwy, choć wszyscy są do tego stworzeni. To najważniejsze i najgłębsze pragnienie człowieka. Właśnie po to go stworzyłeś. Mnie i każdego z nas. Stworzyłeś nas, byśmy byli szczęśliwi. Ale jest tak wiele imitacji szczęścia. Przyjemności. Przyjemności, które odwodzą od szczęścia. Bo przyjemność to szczęście, które trwa tylko chwilę. Szczęście to przyjemność, która nigdy nie mija. Mam szczęście, że Cię widzę. Kiedy Cię tracę z oczu i cokolwiek innego się pojawia, to nawet jeśli to jest przyjemne, później staje się rozpaczliwe. Dlatego tak lubię być z Tobą. Bo nawet kiedy kończę adorację, nie kończy się we mnie szczęście. Uwielbiam być z Tobą. Jezu Chryste, mój Panie, mój Panie, nasycam się Twoją obecnością. Jest mi ogromnie dobrze z Tobą. Tak dobrze, że aż drży we mnie dusza. W litanii do serca Twojego, w ostatnim wezwaniu, jest tak powiedziane: serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Właśnie mam serce Jezusa przed sobą.
Czasem jako kapłan trzymam je wprost w dłoniach. Coś we mnie pęka, kiedy przełamuję hostię i słyszę ten dziwny dźwięk, który mi przypomina pęknięcie serca, kiedy muszę połamać hostię. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Tak, dla świętych serce Jezusa jest rozkoszą. Dla tych, którzy nie chcą być świętymi, serce Jezusa nie jest rozkoszą, tylko nudą. Tak się cieszę, że mogę się cieszyć Tobą. I teraz, Panie, kiedy nie dlatego Cię uwielbiam, ponieważ tutaj jestem pośrodku tej wspólnoty i wypada Cię uwielbiać, albo tak jest w programie napisane, tylko naprawdę Cię uwielbiam, bo Cię uwielbiam. Teraz mogę Cię prosić. Prosić za moich braci, za moje siostry, którzy tu są zgromadzeni, za mnie, za nas wszystkich. W niewyszukany sposób. Po prostu klęczę przed Tobą i proszę Cię o łaskę. Łaskę uwolnienia, uzdrowienia. Wszystkich nas, którzy tak bardzo cierpimy, szukając szczęścia w miłości. I ciągle nie wierząc, że właśnie mamy to szczęście widzieć Ciebie, o miłości. Dlaczego tak człowiekowi jest trudno uwierzyć, że Ty jesteś większą miłością niż jakakolwiek? Daj moim siostrom i braciom dzisiaj w to uwierzyć. Że poza Eucharystią i adoracją dzisiaj nic piękniejszego już nie przeżyją. I że bycie z Tobą daje ogromną ulgę, bezpieczeństwo, miłość, radość, spokój. I nawet wtedy, kiedy nic nie mówisz i nic się nie czuje, ale kiedy czas się spędza z Tobą, jest to szczęście. A wszystko inne jest tylko chwilową przyjemnością, co najwyżej. Ten, kto w to uwierzy, już jest uzdrowiony i uwolniony. Ten, kto w to nie uwierzy, będzie jeszcze cierpiał i chorował. Będzie się jeszcze uzależniał i szukał. Będzie błądził jak ślepy, macając po omacku. Uzdrowienie i uwolnienie to jest kwestia wiary. Zawsze Jezus, zawsze Ty, Panie, pytałeś przed uzdrowieniem, przed uwolnieniem, wierzysz w to? Wierzysz w to, że ja mogę to uczynić? Wierz w to, że ten Bóg, którego teraz widzisz swoimi oczami, jest największym szczęściem Twojego życia. I cokolwiek przeżyłeś, przeżyłaś, przeżyjesz, cokolwiek, nic już temu nie dorówna. Nic i nikt. Jeśli sercem w to uwierzysz, że Jezus jest Panem, nie potrzebujesz już nic więcej. Jesteś zdrowy, jesteś zdrowa. Jesteś wolny, jesteś wolna. Jeśli sercem głęboko w to uwierzysz, że Jezus Chrystus jest szczęściem, miłością. I bez względu na to, czy się ktoś jeszcze pojawi w Twoim życiu, czy nie, najważniejsze już masz. Nie musisz już rozpaczliwie o nic walczyć. Nie musisz już rozpaczliwie bać się, że kogoś lub coś stracisz. Najważniejszą miłość masz. Panie, daj moim siostrom i braciom wolność od innych złudzeń.
poza tą prawdą wszystko inne jest iluzją. Jest imitacją. Jest pozorem. A jeśli nawet jest prawdziwe, to i tak minie, bo ten świat przeminie. Dla kogokolwiek, kto jest w tej przestrzeni, kto jeszcze cierpi, kto jeszcze szuka, kto się dręczy, chciałbyś powiedzieć jedno: jeśli się jeszcze dręczysz, to jeszcze nie zrozumiałeś, że ja jestem twoim szczęściem. Jeśli jeszcze cierpisz, to znaczy, że jeszcze kogoś innego oczekujesz niż mnie. Jeśli nie możesz jeszcze siebie znieść, jeśli siebie nienawidzisz, albo czekasz, że ktoś wypełni twoją pustkę, to jeszcze nie wiesz, kim jestem, chociaż mówisz: Jezus jest Panem. Panie, daj moim siostrom i braciom wolność od kłamstw, wolność od złudzeń, wolność od szukania miłości bez miłości i poza miłością. Tylko Ty jesteś miłością, która nigdy nie minie. Tylko Ty kochasz tak, że nigdy nie powiesz: przestałem Cię kochać. Tylko Ty jeden tak kochasz, że nigdy nie powiesz: rozwodzę się. Tylko Ty jeden tak kochasz, że nigdy nie muszę się bać, że mnie zdradzisz. Ty jeden tylko tak mnie kochasz, że nawet ja, który zdradzałem, ja, która zdradzałam, mogę nie bać się Twojego przebaczenia. Żadnych warunków nie stawiasz. Nie poniżasz. Nie robisz dystansu, nie wymagasz. Nie jesteś gruboskórny, nieczuły, niewyrozumiały. Jesteś samą miłością. Tą, którą całe życie szukałem. Tą, którą całe życie szukałam. Jezu Chryste, uwolnij nas. Uzdrów nas, tych wszystkich pośród nas. Którzy nie wierzą w to, że jesteś prawdziwym szczęściem i miłością. I spędzanie z czasu z Tobą jest już wiecznością. Jezu Chryste, ulecz tych wszystkich, którzy są udręczeni i zniewoleni. Uwolnij ich krwią swoją, która płynie z Twoich ran, z ran, które pozwoliłeś sobie zadać, biegnąc za mną, uciekającym przed Tobą. O Chryste, mój Panie, odwołuję się do Twojej krwi i błagam Cię, by mogła wybuchnąć Twoja miłość tutaj, w tym miejscu. I proszę Cię, daj nam siebie, tak jak tego pragniesz. Nie dlatego Cię proszę, że Ty nie chcesz. Nie dlatego Cię błagam, że Ty nie chcesz. Ale błagam i proszę, abym ja i my wszyscy tutaj, żebyśmy nie stawiali Ci przeszkody. Bo Ty chcesz zawsze. O krwi Jezusa masz moc obmyć wszystko, co skalane. Masz moc obmyć każdy grzech.
masz moc uzdrowić każdą ranę o krwi Chrystusa. Masz moc uwolnić z każdego zniewolenia. Masz moc oczyścić z każdej zdrady. O krwi Chrystusa, daj mi odczuć swoją słodycz, serca Jezusa, które jesteś rozkoszą dla wszystkich świętych.